Mamy dziś bardzo ciekawy tekst z księgi, która jest na samym końcu Starego Testamentu, ale w kanonie żydowskim. Ona u nas jest bardziej bliżej środka. To jest druga księga Kronik. Autor jest, jakbyśmy w dzisiejszych kategoriach powiedzieli, historiozofem. Snuje refleksje w oparciu o wydarzenia, w oparciu o głosy proroka Jeremiasza nad dziejami religijności Żydów, masową religijnością. Wiemy, że w dzisiejszej perspektywie, kiedy patrzymy, to religie masowe przeżywają różnego rodzaju fluktuacje. Mamy masowe odejścia, masowe sprzeniewierzanie się, mamy odchodzenie całych grup społecznych, jak świat robotniczy w XIX wieku w niektórych krajach. Mamy równocześnie wzrosty w takich masowych religijnościach, jak chociażby dzisiaj w tych, które przejawiają takie zachowania pentekostalne, tak możemy powiedzieć. Autor snuje refleksję nad tym, co się wydarzyło w związku z upadkiem świątyni Jerozolimy, uprowadzeniem do niewoli babilońskiej, a potem z powrotem już za czasów Cyrusa, władcy perskiego. Oto pisze tak o tych przemianach, tych upadku religijności masowej. Wszyscy mieszkańcy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Snuje także refleksję dalej nad tym, co Bóg czynił. Pan Bóg ich ojców bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, że nie było już ratunku. Gniew w sprawach religijnych jest w autorów starotestamentalnych czymś bardzo pozytywnym. Pochwały zyskuje kapłan, który jest okrutny wobec tych, którzy popełniają grzech. Bóg okazuje swoją wszechmoc także w gniewie wobec tych, którzy grzeszą i odchodzą od Niego. A potem opisuje właśnie spalenie świątyni, uprowadzenie głównie tych warstw wyższych Izraelitów do niewoli i wreszcie jak to Bóg wybiera człowieka, który jest namaszczony, który ma taki sam tytuł jak Mesjasz namaszczony, Cyrus, władca pogański, który to on sam ma zamiar odbudować religijność Żydów. Daje pieniądze, posyła ich, wzywa do odbudowy świątyni. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu jego, to niech Bóg jego będzie z nim i niech idzie. Początek powrotu, początek odnowienia religijnego, początek przemiany także tej religijności, która przedtem była skupiona na kulcie, na świątyni, na ofiarach, a teraz zwraca uwagę na to, co jest Słowem Bożym, co jest relacją z Bogiem, relacją miłości. Uczmy się z tych wydarzeń, które są w historii, które były, które także powinny nas pouczać o tym, co jest, że zwykle z odejściem od Boga, zwykle z upadkiem moralnym, przychodzą także inne wydarzenia, które nieraz są nazywane karą Bożą, nieszczęściem sprowadzonym przez człowieka, następstwami tego, że człowiek chełpi się z tego, co źle czyni. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.